Przystępujemy do trzeciej części dzisiejszego naszego spotkania. No, jak będzie dobrze, to jak mówię, na tą noc poślubną prawie zdążymy. Jako pierwsi wystąpi teraz grupa, która uformowała się spontanicznie niedawno, bo w styczniu 2016 roku to była taka pozostałość pewnie po kolędach, no, ale jak kobiety wzięły to w swoje ręce, to potrafiły z tego zrobić subtelną grupę, męską jak na razie, aż im współczuję, bo na tych chłopów tak, no, ale to jeszcze może pozostawmy to obserwacji i będziemy to mówili później. Nawet nazwa jest, powiedziałbym, że to jest krzywdząca dosyć, bo kijem worci. No kto? No chłopy, no bo jeżeli tak i kijem, no tak, chłopa można. Pani Małgosiu, tutaj w tym momencie rozczarowałem się bardzo. Ja znałem panią z dobrej strony, serce było wręcz na talerzu, tak podawane na dzisiaj. No ale trudno, przeżyjemy to jakoś. W każdym razie, grupa śpiewacza kijem worci. To są ludzie z Pisarzowej, którzy, jak już powiedziałem, spontanicznie zebrawszy się po dobrych kolędowych nocach, postanowili, że coś trzeba w życiu zmienić, zrobić. No i w ten sposób powstaje grupa. Życzę, żeby się rozrosło to w zespół. Myślę, że tak będzie. Do Imanskiej Słazy jest macie kawał czasu, to myślę, że zdążycie przygotować cały zespół. Tą grupą kieruje pani Małgosia Raczek i pani Jadwiga Kuczaj, a śpiewają w niej mężczyźni Władziu. I teraz ja będę wywoływał, to wychodźcie od oki. Jacuś, Cesiek, Andrzej, jeden i drugi i Marek. Wszystkich wymieniłem? No to szeregiem z biurka. O, proszę bardzo. Grupa Kijem Worci, grupa męska, śpiewacza i zarządy. Hej, hej, ślodu, do ślodu, do
bardzo.